Rozdział pierwszy: RIS. OK, więc wytłumacz mi, RIS, dlaczego właściwie wolisz całe lato kisić się w mieście i zacharowywać, zamiast wrócić do domu i spędzić trzy beztroskie miesiące na surfowaniu i podrywaniu chłopaków? Dela patrzy na mnie z niezadowoleniem, zapewne wynikłem z faktu, że moja decyzja oznacza dla niej brak możliwości towarzyszenia mi w tych jakże fascynujących letnich rozrywkach. Odrzucam włosy na plecy i śmieję się, równocześnie kopiąc ją lekko w nogę. Siedzimy na wysokich stołkach barowych, więc trafienie idealnie w łydkę przychodzi mi bez trudu. Nie zamierzam się zacharowywać, prycham, bawiąc się podkładką do piwa, którą dostałam wraz z butelką. To opieka nad dzieckiem, nie praca w kamieniołomach, Dela. Przez trzy letnie miesiące, powtarza moja przyjaciółka z przerażeniem w głosie. Całe wakacje będziesz się zajmować cudzym bachorem zamiast spędzać czas na plaży w bardzo skąpym bikini? Krzywię się, odwracając od niej na chwilę wzrok, by rozejrzeć się po barze. To jedna z miejscówek bardzo lubianych wśród studentów z pobliskiego kampusu, zwłaszcza niedźwiadków, które często świętują tu swoje zwycięstwa. Odkąd jednak skończył się semestr i przestały odbywać rozgrywki, większość ludzi porozjeżdżała się do domów, więc teraz przebywa tu zdecydowanie mniej osób. Tego wieczoru widzę kilka nowych twarzy. Podejrzewam, że w związku z początkiem wakacji Los Angeles zaczyna odwiedzać coraz więcej turystów. Sophie i Gareth mają bardzo duży basen, z którego pozwalają mi korzystać. Odpowiadam gładko, chociaż słowa cudzy Bachor budzą we mnie automatyczny sprzeciw. Poza tym mogę mieszkać za darmo w ich domku gościnnym i jeszcze dostawać kasę za opiekę nad Josie. Tylko głupi nie zgodziłby się na taki układ. Josie to siedmiolatka, którą poznałam niecały rok temu, zupełnym przypadkiem, podczas zakupów w jednym z centrów handlowych. Zgubiła się i płakała, wołając mamę, a ja pomogłam małej ją odnaleźć. Ostatni raz byłam opiekunką do dzieci w wieku jakichś 16 lat, ale jak się wkrótce okazało, nie miało to żadnego znaczenia. Josie od razu mnie polubiła, a jej wiecznie zapracowana mama postanowiła mnie zatrudnić, chociaż nie miałam żadnych referencji. Oświadczyła, że jej doskonała polecana przez wielu opiekunka zostawiła ich bez słowa tydzień wcześniej i od tej pory mają z mężem problem ze znalezieniem zastępstwa. Trochę się obawiałam, że opieka nad cudzym dzieckiem wpędzi mnie w depresję, ale stało się wręcz odwrotnie. Josie i ja zaczęłyśmy się naprawdę świetnie dogadywać, więc Sophie chętnie przedłużyła ze mną współpracę, po czym zaproponowała, żebym na czas wakacji wprowadziła się do ich domku dla gości i zajęła się małą na stałe. Byłabym idiotką, gdybym odmówiła. Nie widziałaś rodziców od świąt, Przypomina mi niepotrzebnie Della, na co przewracam oczami. Nie rób takiej miny, wiesz, że mam rację. Dlaczego ich nie odwiedzisz, zamiast zajmować się czyimś dzieckiem? Bo nie mam na to ochoty, Della? Nie chcę wracać do miasta, które tak źle mi się kojarzy. Dwa lata temu przeniosłam się z Half Moon Bay do Los Angeles i nie oglądałam się za siebie. UCLA stał się moim schronieniem i nowym domem, ale nawet Dela, moja przyjaciółka i współlokatorka, nie wie, przed czym uciekałam. Wolę, żeby tak zostało. Nie potrzebuję ani zwierzeń, ani pełnych współczucia spojrzeń. Jestem pewna, że gdyby znała prawdę, zachowywałaby się przy mnie nieco inaczej i mniej swobodnie. A ja lubię ją taką, jaka jest. Kiedy siedzimy razem w barze, zawsze przyciągamy spojrzenia mężczyzn, między innymi dlatego, że kompletnie nie jesteśmy do siebie podobne. Della to typ bladej piękności o długich, prostych, niemalże czarnych włosach i równie ciemnych oczach. Pochodzi z Portland i bardzo nie chce wracać tam na wakacje. Ja z kolei stanowię przykład typowej kalifornijskiej dziewczyny. Zawsze jestem lekko opalona, mam wiecznie rozwichrzone, naturalnie układające się w fale jasnoblond włosy, które w dodatku potraktowałam dość ostro, robiąc sobie różowe pasemka i niebieskie niczym ocean spokojne oczy. Należymy z delą do tych raczej smukłych dziewczyn, ale to ona nie musi robić absolutnie nic, by tak zostało. Kocham ją jak siostrę, odkąd na pierwszym roku trafiłyśmy do jednego pokoju w akademiku. Szybko się stamtąd wyprowadziłyśmy i znalazłyśmy sobie własne lokum, które dzielimy z koleżanką Deli z roku. Gia zdążyła już wyjechać na wakacje do domu, tylko Dela jeszcze się ociąga. Wiem, że najchętniej zostałaby w mieście, ale do końca miesiąca musimy zwolnić mieszkanie. Rodzice wiedzą, że chce sobie dorobić. Nie dodaję, że nie są zadowoleni z tego faktu. Stać ich, żeby zapłacić mi tyle samo co Sophie i Gareth, jedynie po to, bym nie zostawała na wakacje w Los Angeles. Nigdy jednak mi tego nie zaproponowali, doskonale wiedząc, że tak naprawdę wcale nie chodzi o pieniądze. Poza tym przecież odwiedzę ich raz albo dwa. Odczuwam niewielkie wyrzuty sumienia, gdy myślę o rodzicach. Jestem ich jedynym dzieckiem i na pewno chętnie zobaczyliby mnie w domu. Silniejsza od wyrzutów sumienia jest jednak niechęć wobec powrotu do Half Moon Bay. Spędziłam tam ostatnie wakacje. Były koszmarne. Mam nadzieję, że podstarzały tatusiek nie spróbuje cię molestować nad tym basenem. Mam rocze Dela, po czym upijały kpiwa. piwa. Znowu parskam śmiechem. Gareth? Po pierwsze, ma tylko czterdzieści lat. Nie nazwałabym go podstarzałym. Sądząc po protekcjonalnym spojrzeniu Deli, mamy odmienne zdania na ten temat. Może wynika to z faktu, że jestem późnym dzieckiem, więc mam trochę inne podejście do różnicy wieku. Mój ojciec ma już sześćdziesiątkę, a mama pięćdziesiąt siedem lat. W porównaniu z nimi czterdziestoletni Garet to niemalże młodzieniaszek, a po drugie, to naprawdę poczciwy człowiek. Nigdy w życiu by mnie nie skrzywdził. Obydwoje z Sofii są wspaniali. To gdzie są teraz ci wspaniali ludzie? Dela się krzywi. Wiem, że chce mi dopiec, lecz wszystkie jej narzekania spływają po mnie jak woda po kaczce. Jak to jest, że masz wolny wieczór, zamiast opiekować się tym dzieciakiem? Ten dzieciak ma na imię Josephine przypominam jej niepotrzebnie, bo za chwilę i tak znowu zapomni. Josie i jej rodzice pojechali dzisiaj na wycieczkę na wyspę Katalina. Korzystają z weekendu, dzięki czemu ja też mogę trochę się rozerwać. Wrócą dopiero jutro rano, więc mam wychodne. Uśmiecham się promiennie do Deli, która kręci głową z niesmakiem. Chyba nie rozumie mojego entuzjazmu. Naprawdę lubię opiekować się Josie. To słodka dziewczynka i zawsze świetnie się z nią bawię. Należy do dzieci, które nie są zbyt otwarte i nie tak łatwo obdarzają innych zaufaniem, a mimo to obie szybko znalazłyśmy wspólny język. Czasami widocznie tak bywa, a ja potrafię to docenić. To dużo lepsza praca niż obsługiwanie klientów w jakiejś knajpie. Czas spędzony z Josie to właściwie zabawa, a nie praca. Jak to dobrze dla mnie, odpowiada Della z krzywym uśmieszkiem. Gdyby Spencerowie nie wyjechali, pewnie znowu nie miałabyś czasu, żeby się spotkać. Wiesz jak jest, wzruszam ramionami. Sophie ciągle jest znaną aktorką. Okej, okay, teraz gra głównie w serialach, na miejscu, ale po zakręceniem zostają jeszcze te wszystkie bankiety, premiery, festiwale filmowe i tego typu sprawy. To część jej pracy. Gdyby nie to, nie potrzebowaliby tak często opiekunki, prawda? Oczywiście, żeby potrzebowali, prycha moja przyjaciółka. Mają kasy jak lodu, a dziani ludzie zawsze znajdują sobie kogoś, kto będzie za nich zajmował się ich dzieckiem. To nic nowego. Kręcę z powątpiewaniem głową. Rozumiem punkt widzenia Deli, ale ona nie zna spencerów. Nie rozumie, że Sophie i Gareth tacy nie są. Naprawdę kochają swoją córkę i jest im przykro, że spędzają z nią tak mało czasu. Sophie myśli nawet o zakończeniu kariery aktorskiej, żeby poświęcać dziecku więcej uwagi. Wiem też, chociaż nigdy nie powiedzieli mi tego wprost, że zastanawiają się nad drugim. Sophie ma dopiero 32 lata, a Garrett, mimo że kocha Josie jak własną córkę, na pewno chciałby mieć biologiczne dziecko. Trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że wszystko im się uda. Możemy już nie rozmawiać o Spencerach? Jestem do nich przywiązana, ale mam wrażenie, że moje życie kręci się ostatnio tylko wokół nich. Opowiedz mi lepiej, co będziesz robić podczas wakacji w Portland. Rany! Chyba chcesz mnie zdołować! Dela wzdycha. Pewnie będę się nudzić i płakać w poduszkę. Możesz mnie zaprosić do tego domku gościnnego? Choćby na tydzień? Myślę, że tak, ale jeszcze zapytam Sofii. Uśmiecham się. Daj spokój, na pewno nie będzie tak źle. Miło będzie zobaczyć rodziców, prawda? I znajomych ze szkoły. Nie mam w Portland znajomych ze szkoły. Mam rocze w odpowiedzi Della. Wszyscy albo się porozjeżdżali, albo są palantami. Wiem, że to beznadziejne, ale moje życie kręci się teraz wokół Was, wokół UCLA. To wcale nie jest beznadziejne. Sięgam po jej dłoń i ściskam ją mocno. Spoglądam ciepło na przyjaciółkę, a ona odpowiada mi uśmiechem. To naprawdę słodkie. I bardzo się cieszę, że jestem dla ciebie ważna. Może poproszę Sophie o dzień wolnego i wpadnę odwiedzić cię w Portland co? Mogłabyś pokazać mi jakieś fajne miejsca. Dela kiwa głową. Widzę, że perspektywa mojej wizyty trochę polepsza jej humor. Zanim jednak zdąży coś odpowiedzieć, miejsce przy barze po drugiej stronie zostaje zajęte. Co pijecie, dziewczyny? krzywię się słysząc głos jakiegoś nie do końca trzeźwego faceta. Przyglądam mu się niechętnie. Nieco starszy od nas, przystojny, dobrze zbudowany blondyn, wygląda na jednego z mężczyzn, od których staram się trzymać z daleka. Piwo? Pozwólcie, że postawię wam następną kolejkę. Nie, dzięki, mam mamrocze. Stać nas jeszcze na piwo. Hej, nie bądź taka. Śmieje się i sięga do mnie, zapewne żeby objąć ramieniem. Uchylam się w ostatniej chwili i o mało nie spadam ze stołka. Zgrywasz niedostępną, czy jak? Odwal się koleś. Dela marszczy brwi, zapewne zastanawiając się, czy powinna już interweniować. Może i nie zna mojej przeszłości, ale wie, jaki mam stosunek do facetów. Nie, żebym miała jakąś traumę. Jestem po prostu ostrożna. Nigdy nie nazywam tego inaczej. Może ty przekonasz koleżankę, żeby była bardziej towarzyska? Blondyn opiera łokcie na barze i przechyla się w naszą stronę, spoglądając na Dele. A raczej prosto w jej dekolt. Gracie w dobrego i złego glinę? Jesteście w pakiecie, dziewczyny? Spadaj stąd, odpowiada Dela, nawet nie siląc się na uprzejmy ton. Nie widzisz, że rozmawiamy? Przeszkadzasz nam. No weźcie, możemy sobie wzajemnie poprzeszkadzać, nie? Kiedy czuję jego dłoń na ramieniu, reaguję błyskawicznie. Odwracam się, zahaczam stopą o jedną z nóg stołka barowego, po czym szarpie mocno i gwałtownie. Facet traci równowagę, aż z wrzaskiem i przekleństwami ląduje na podłodze. Dela śmieje się, zasłaniając usta dłonią, ale ja nie jestem rozbawiona. Patrzę na podnoszącego się powoli mężczyznę ze złością, która wciąż buzuje w moich żyłach. On odpowiada mi podobnym, choć nieco mniej trzeźwym spojrzeniem. Co do kurwy, klnie znowu. Więc jesteś nie tylko nietowarzyska, ale też niedotykalska? Szkoda dla takiej pizdy, tej ładnej buźki. Lepiej martw się o swoją, odpieram spokojnie. Bo za chwilę może przestać być taka ładna. Gość chce coś odpowiedzieć. Na szczęście zjawiają się jego kumple. Pomagają mu wstać i przepraszają nas z zażenowaniem malującym się na twarzach. Dopijam piwo i wygrzebuję z kieszeni spodni banknot, który kładę na barze. Idziemy stąd? Pytam na co Della ochoczo kiwa głową. Możemy poszukać jakiejś imprezy. Zbieramy się i wychodzimy z lokalu. Na zewnątrz moja przyjaciółka głośno komentuje zachowanie Blondyna. Jest oburzona i bawi ją to, jak go potraktowałam. Nie reaguje, bo ciągle próbuje się uspokoić. Właśnie taka jest między nami różnica. Dla niej to tylko urozmaicenie i ciekawa anegdotka do opowiedzenia G. Dla mnie to wydarzenie, które potrafi zepsuć cały wieczór. Bezmyślnie kieruje się w dół zatłoczonym Sunset Boulevard. Della podąża za mną, żując gumę i sprawdzając coś na telefonie. Zapewne najlepsze imprezy na ten wieczór. Gdy słyszę dzwonek mojej komórki, początkowe tony piosenki Calvina Harrisa i Ragenbaumena, wręcz cieszę się, że mogę odebrać, zwłaszcza, że to Sophie. Hej, co tam słychać? Jak wycieczka? Pytam, próbując wyrzucić z pamięci faceta z baru i jego słowa. Jesteś nietowarzyska i niedotykalska. Bicie dzwonów pobliskiego kościoła oznacza, że właśnie minęła dziewiąta. Mam nadzieję, że Josie się podoba. Masakra, Reese, jęczy Sophie do słuchawki. Josie wymiotuje dalej niż widzi. Wszyscy się czymś zatruliśmy i pochorowaliśmy. Gareth jakoś daje radę jechać do domu, ale też bardzo źle się czuje. Wiem, że to twój wolny wieczór, ale czy mogłabyś przyjechać i pomóc nam z Josie? Natychmiast włącza mi się instynkt, który każe zająć się dziewczynką i pomóc jej rodzicom. W ciągu ostatniego roku świetnie go sobie wyrobiłam. Jasne. Odpowiadam bez wahania. Jak złapię Ubera, mogę być w ciągu pół godziny. Wspaniale, odpowiada Sofie łamiącym się głosem. My właśnie dojeżdżamy. Zwrócę Ci za taksówkę i bardzo cię przepraszam, Riz. Jakości to wynagrodzę, obiecuję. Nic się nie stało, Sof. Spoglądam na oburzoną Dellę i dochodzę do wniosku, że może jednak się stało. To jej ostatni weekend w Los Angeles i chciała go spędzić ze mną. Zdarza się, nie przejmuj się tym. Po zakończeniu rozmowy patrzę przepraszająco na przyjaciółkę. Ta wzdycha i macha w moim kierunku dłonią, w której trzyma telefon. Rozumiem, że mam iść sama do klubu. Bardzo cię przepraszam. Mówię po czym uruchamiam aplikację, by wezwać Ubera. Sytuacja podbramkowa. Zdzwonimy się? Kiedy masz samolot? Może uda nam się jeszcze jakoś zobaczyć przed Twoim wylotem? Mogę odwieźć cię na lotnisko. Dela przez chwilę wygląda, jakby biła się z myślami, ale w końcu uśmiecha się i wyciąga ramiona, żeby mnie przytulić. Ściskam ją na moment chowając nos w jej miękkich, pachnących perfumami włosach. Spoko nic się nie stało. Cieszę się, że mam taką wyrozumiałą przyjaciółkę. Możemy się umówić na niedzielę, jeśli twoja nowa rodzinka cię puści. Jest złośliwa, ale to akurat typowe dla Deli. To jeden z powodów, dla których tak się polubiłyśmy. Już po chwili wsiadam do Ubera, macham przyjaciółce przez okno, na co odpowiada, przesyłając mi pocałunek. Kiedy kierowca rusza z miejsca, z westchnieniem opieram głowę o zagłówek fotela. W zasadzie cieszę się, że mogę wracać. Incydent w barze sprawił, że przez resztę wieczoru pewnie i tak nie bawiłabym się dobrze. Nad Los Angeles zapada zmierzch. Do Kalevista Drive mam raptem nieco ponad pięć mil, ale przy wieczornym ruchu i korkach czas potrzebny na przebycie tej trasy znacznie się wydłuża. Sunset Boulevard jest załadowany samochodami, gdy kierowca Priusa, którym jadę, wbija się na pas. Klimatyzacja w aucie działa sprawnie, dzięki czemu mogę trochę ochłonąć. Mimo późnej godziny na zewnątrz utrzymuje się wysoka temperatura. W myślach dokonuję przeglądu tego co powinnam zrobić gdy już dojadę na miejsce. Bezmyślnie przyglądam się kolorowym neonom i billboardom, których wzdłuż ulicy jest mnóstwo. Oślepia mnie światło latarni, więc po chwili odwracam wzrok. Jeśli Josie tylko wymiotuje, zapewne w zupełności wystarczą elektrolity, a te powinny być w domu. Jeżeli jednak ma gorączkę, przydałby się też jakiś środek na jej zbicie, najlepiej pewnie w czopku. W końcu dochodzę do wniosku, że Spencerowie wytrzymają bez mnie 10 minut dłużej i proszę kierowcę o postój po drodze. W okolicznej aptece dokupuję ibuprofen i elektrolity. Staram się zachować spokój, ale prawda jest taka, że boję się o Josie. Zawsze się o nią martwię i być może Della słusznie zauważyła, że to nie jest do końca zdrowe. Pewnie miała rację, dając mi do zrozumienia, że porzucam moją prawdziwą rodzinę dla ludzi, którzy nią nie są. Ale Sophie i Gareth nie wiedzą o mnie tego, co wiedzą rodzice. Nie patrzą na mnie w taki sposób, jakbym w każdej chwili mogła się załamać. Nie chodzą wokół mnie na palcach, chociaż minęły dwa lata. Przy nich czuję się normalnie. Dom Spencerów przy Kalevista Drive to jedna z tych typowo kalifornijskich piętrowych hacjent, ogromnych, utrzymanych w ciepłych kolorach, z czerwoną dachówką, dużą liczbą łukowych przejść i mnóstwem roślinności. W okolicy rosną palmy i krzewy ozdobne. Ogrodzenie jest obrośnięte bluszczem, a pobocza zarastają drzewami. Całe wzgórze znajduje się z dala od reszty miasta, dzięki czemu mieszkańcy poszczególnych domów mogą liczyć na sporo prywatności. Domek dla gości, w którym zatrzymałam się na czas wakacji, jest utrzymany w tym samym stylu co główny budynek i znajduje się za nim, nad samym basenem. To naprawdę przyjemne miejsce. Kierowca zatrzymuje się przy krawężniku, więc zabieram swoje rzeczy i już po chwili omijam auto gareta, idąc w stronę domu. Marszczę brwi, widząc, że wygląda jak bożonarodzeniowa choinka. Przez okna wychodzące na podjazd przesącza się światło z salonu, przedpokoju i jadalni. Świecą się również lampy na piętrze. Wchodzę na werandę i zauważam włączoną fotokomórkę nad głównym wejściem. Czy rzeczywiście ze spenserami jest aż tak źle, że musieli rozświetlić cały budynek, a potem zapomnieli powyłączać światła? Może jednak powinnam się była bardziej pospieszyć. Drzwi wejściowe są otwarte, więc wchodzę do środka i wykrzykuję imię Sofii. Odpowiada mi dźwięcząca w uszach cisza. Zerkam na wyłączony alarm i cofam się o krok, zanim zdążę się przekonać, że przecież nic takiego się nie dzieje. Wzdłuż mojego kręgosłupa przebiega dreszcz, chociaż sama nie wiem dlaczego. Na kursach samoobrony uczyli mnie zawsze, żeby ufać swojej intuicji. Kobiety, zwłaszcza te, które uważnie obserwują otoczenie, często podświadomie wiedzą, kiedy coś jest nie tak. Czasami można uniknąć ataku, nie wybierając tej samej pustej trasy co zwykle, jeśli coś nam podpowiada, że tym razem nie będzie ona bezpieczna. Właśnie takie mam wrażenie, gdy wchodzę do domu Spencerów. Nie mogę się wycofać, bo to byłoby z mojej strony zwyczajnie irracjonalne, ale czuję, że coś jest nie tak. Zmuszam się do stawiania kolejnych kroków, zmierzając do jasno oświetlonego salonu, który okazuje się zupełnie pusty. – Sophie? – Gareth? – krzyczę znowu. – Josie, gdzie jesteście? Ruszam do kolejnych stylowych, urządzonych ze smakiem pomieszczeń, jednak te również są puste. Tylko torby rzucone w przedpokoju świadczą o tym, że ktoś rzeczywiście wrócił z wycieczki. Obchodzę cały parter, ale nikogo nie dostrzegam i nikt nie odpowiada na moje wołania. Pewnie są na górze, w sypialni, próbuję przekonać samą siebie, co nie sprawia, że przestaje się denerwować. Przeskakuję po dwa stopnie naraz, i już po chwili jestem w korytarzu na piętrze. Tutaj, dla odmiany, jest prawie całkiem ciemno, nie świeci się ani jedna żarówka. Mimo to, w półmroku, dostrzegam na podłodze jakiś kształt kształt przerażająco podobny do ludzkiego ciała. Podbiegam bliżej i na moment tracę kontakt z rzeczywistością, gdy rozpoznaję Sofii. Świecę sobie latarką w komórce, którą z trudem włączyłam drżącymi palcami, ale nawet nie muszę sprawdzać pulsu. Szkliste oczy wpatrują się niewidzącym wzrokiem w sufit, a plama krwi wokół głowy kobiety stopniowo staje się coraz większa, przypominając rubinową aureolę. To musiało stać się niedawno, przemykami przez głowę. Podrywam się na równe nogi i gryzę w język, gdy mam ochotę ponownie krzyknąć, tym razem imię Gareta. Sophie nie żyje, myślę półprzytomnie, jednak nie potrafię w pełni tego pojąć, bo adrenalina krąży w moich żyłach, zmuszając mnie do działania. Nie wiem, kto to zrobił. Nie mam też pojęcia, czy napastnik nadal jest w domu. Wchodząc do budynku, narobiłam wystarczająco dużo rabanu, by usłyszał mnie nawet głuchy emeryt. Wybieram numer alarmowy i ruszam przed siebie z żalem, zostawiając ciało Sofii na podłodze. Są tu jeszcze inne osoby, o które się martwię. 911, w czym mogę pomóc? Słyszę w słuchawce łagodny głos, który sprawia, że nieco się uspokajam. Tylko dlatego udaje mi się cicho wykrztusić. Nazywam się Rhys Anderson i jestem na Kale Vista Drive 1151. Ktoś włamał się do domu Sofii i Gareta Spencerów, dla których pracuję. Sofi nie żyje. Proszę się nie rozłączać. Wysyłam na podany adres jednostkę policji i karetkę pogotowia. Mówi kobieta po drugiej stronie słuchawki. Mam na imię Juriel i zostanę z panią, aż pomoc znajdzie się na miejscu. Czy jest pani bezpieczna? Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest w domu. Odpowiadam, starając się wyrażać rzeczowo. Nie sprawdziłam całego. Muszę znaleźć Gareta i Josie. Proszę zamknąć się w bezpiecznym miejscu. Protestuje dyspozytorka. Policja jest już w drodze. Przez zaciśnięte gardło nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie mogę uciekać, gdy nie wiem, co się dzieje z resztą rodziny. Z duszą na ramieniu zaglądam do pokoju dziecięcego, który jednak wydaje się pusty. Cała się trzęsę i szczękam zębami, ale idę dalej, sprawdzając kolejne pomieszczenia. W końcu trafiam do sypialni Sofii i Gareta, gdzie na podłodze widzę kolejne zakrwawione ciało. Jęczę. Włączam tryb głośno mówiący, po czym klękam przy garecie i kładę obok niego komórkę. Nie wyczuwam pulsu, więc zbliżam się do twarzy mężczyzny, żeby sprawdzić czy oddycha. Nic z tego. Dopiero po chwili zauważam dwie dziury po kulach w jego klatce piersiowej. Z ust wyrywa mi się szloch. Co się dzieje, panno Anderson? dopytuje mi Juriel. Unoszę do twarzy drżące ręce i wtedy orientuję się, że ubrudziłam je krwią. Widzę odciski na panelach w miejscu, gdzie oparłam dłonie, pochylając się nad Garetem. Robi mi się niedobrze. Gareth Spencer nie żyje, jęcze. Oboje nie żyją. Proszę zostać tam, gdzie pani jest. Policja niedługo znajdzie się na miejscu. Gdy w sypialni na moment zapada cisza, słyszę coś dziwnego. Jakby stłumiony pisk, płacz albo coś podobnego. Spanikowana rozglądam się dookoła, ale nikogo nigdzie nie widzę. Jestem sama w tym wielkim domu z dwojgiem martwych ludzi i być może mordercą. A jeszcze czterdzieści minut temu rozmawiałam z Sofi przez telefon. Dziwny dźwięk się powtarza, i tym razem słyszę, że dobiega od strony łóżka. Pozostając na kolanach, ruszam w tamtą stronę, uważnie przyglądając się meblowi. Małżeńskie łóżko Sofii i Gareta jest specyficzne. Pod materacem znajdują się duże przesuwne szuflady, do których można schować pościel, czego Spencerowie nigdy nie robią. Nie są one jednak do końca zabudowane, mają coś w rodzaju kratek wentylacyjnych, pewnie po to, żeby wpadała tam choć odrobina powietrza. Dzięki temu jest to również świetna kryjówka dla kogoś, kto chciałby się schować, a przy okazji nie udusić. Wycieram zakrwawione dłonie o dżinsy i słysząc syrenę nadjeżdżającego radiowozu, odsuwam pierwszą szufladę. Ze środka wpatrują się we mnie śmiertelnie przerażone, szeroko otwarte oczy w kolorze whisky. Nie mogę przestać płakać, gdy wyciągam Josie i biorę ją w ramiona, chociaż jest dla mnie za ciężka. Przyciskam jej głowę do mojej klatki piersiowej, nie pozwalając jej nawet zerknąć na ciało ojca, ale wiem, że już na to za późno. Przez dziury w szufladach nie tylko lepiej się oddycha, ale też z pewnością wszystko się widzi. Cokolwiek się stało w sypialni Sofi i Gareta, Josie była tego świadkiem. Rozdział drugi Owen Co tu się właściwie dzieje? Zaraz wypierdolę kogoś z tej roboty. Ludzie rozpraszają się w panice, kiedy tylko słyszą mój głos. Nie wiem, czy mam się cieszyć, gdy widzę, że trochę się mnie obawiają. Przyzwyczaiłem się już, że właśnie tak działam na swoich pracowników. Wendy, moja architektka, przygląda mi się z naganą, kiedy robotnicy pośpiesznie wracają do swoich obowiązków. Skoro ona tu jest, w tej cholernej krótkiej sukience i szpilkach, które absolutnie nie nadają się na budowę, wiem, że przed chwilą moi podwładni próbowali jej się przypodobać, zamiast wykonywać swoją pracę. Wkładam ręce do kieszeni garniturowych spodni i podchodzę do niej, robiąc groźną minę. Wendy odrzuca na plecy włosy w orzechowym kolorze i przekrzywia głowę, przyglądając mi się prowokująco. Musisz zachowywać się jak jaskiniowiec? Pyta, kiedy zatrzymuje się tuż obok. Po prostu rozmawialiśmy. Możesz rozmawiać i flirtować z kim tylko chcesz, odpowiadam, bo doskonale wiem, na czym polega ta gra. Ale nie rób tego na mojej budowie ani w godzinach pracy. Czy to jasne? Czyżbyś był zazdrosny? Patrzę na nią z irytacją, której nie potrafię ukryć. Mam trzydzieści pięć lat, a wciąż popełniam te same błędy. Gdybym czasami po prostu utrzymał fiuta w spodniach, nie musiałbym się teraz użerać z architektką, która zamiast pracować, próbuje sprawić, żebym był o nią zazdrosny. Przecież spędziliśmy ze sobą raptem jedną noc. Proszę cię tylko, żebyś w godzinach pracy zajmowała się pracą. Czy to za wiele? Unoszę brew, lustrując ją wzrokiem. Mogłabyś też ubierać się nieco inaczej na budowę. Co będzie, jak złamiesz tu nogę? Pozwiesz mnie? Wendy się śmieje, ale widzę, że jest niezadowolona. Waham się, nie wiedząc, co z tym zrobić. To naprawdę dobra architektka i nie chcę jej stracić, przez to, że parę nocy temu za dużo wypiłem i przeleciałem ją na tylnym siedzeniu mojego samochodu. Z drugiej strony, jeśli dam jej do zrozumienia, że chodzi o coś więcej, może się nie odczepić. Myślałem, że nauczyłem się już, by nie brać do łóżka nikogo, z kim łączą mnie stosunki służbowe. Ale najwidoczniej ciągle muszę to sobie tłuc do głowy. Na swoje usprawiedliwienie mam jednak to, że Wendy wydawała się jedną z tych dziewczyn, którym układ z seksem po pracy całkowicie wystarcza. Jeśli ubiorę się inaczej, to zaprosisz mnie na kolację? Pyta, co sprawia, że robię się jeszcze bardziej zirytowany. Czy przyszłaś tu, bo czegoś potrzebujesz, czy po prostu się nudzisz? Warcze może powinienem porozmawiać z twoim przełożonym z pewnością znalazłby w waszym biurze kogoś innego kto mógłby dokończyć ten projekt gdyby się dowiedział, że przestały nas łączyć tylko relacje służbowe wiem, że jestem dupkiem nie potrafię zniechęcić tej kobiety w inny sposób więc odwołuję się do jej ambicji co najwyraźniej odnosi pożądany skutek bo Wendy lekko blednie, a uśmiech spełza z jej ładnej twarzy Zamierzasz mnie szantażować? Nie przypominam sobie, żebyś narzekał, kiedy przedwczoraj robiłam ci loda. Rzeczywiście, nie narzekałem, bo naprawdę zna się na rzeczy. Wzdycham i przeczesuję włosy palcami. Może po prostu źle się do tego zabrałem, więc postanawiam postawić sprawy jasno. Nie chcę cię szantażować, Wendy, protestuję. Posłuchaj, jesteś naprawdę świetną architektką i cenię sobie naszą współpracę, ale poza tym. Trochę się zabawiliśmy, było fajnie i na tym poprzestańmy. Na szczęście główny hol we właśnie wykańczanym hotelu jest całkiem pusty, bo inaczej ktoś mógłby mieć niezły ubaw, słuchając mnie. Nasze głosy odbijają się echem od ścian i dochodzę do wniosku, że może to jednak nie najlepsze miejsce na taką rozmowę. Ale tylna ściana wychodzi prosto na obszerny, zielony teren kończący się plażą i oceanem, więc nawet jeśli ta wymiana zdań jest nieprzyjemna, mogę przynajmniej podziwiać piękne widoki. Czyli nie chcesz, żeby jeszcze raz było nam fajnie? Wendy przygryza wargę. Ma ciemnoczerwone usta i mimo woli przypominam sobie, jak obejmowały mój sprzęt. Czuję, że nagle robi mi się trochę niewygodnie w spodniach, ale postanawiam być twardy. Cholera! Może nie dosłownie. Nie, nie chcę. Potwierdzam, chociaż wcale nie jestem tego taki pewien. Przynajmniej moje ciało ma na ten temat inne zdanie. Pozostańmy przy kontaktach służbowych, dobrze? Mamy jeszcze 42 dni do zakończenia projektu, wchodzi mi w słowo. Dobra, poczekam tyle, a potem zaciągnę cię do łóżka. Skoro tak bardzo nie chcesz łączyć życia zawodowego z prywatnym. Otwieram usta, żeby coś odpowiedzieć, ale ona obraca się na pięcie i odchodzi. Mam wrażenie, że nie uzyskałem tą rozmową tego, co zamierzałem, ale czuję niewielką ulgę na myśl, że przynajmniej przez najbliższe 42 dni będę miał święty spokój. Potem jakoś sobie poradzę z Wendy O'Brien. Najważniejsze, aby skończono dekorowanie hotelu. Później mogę ją nawet jeszcze raz przelecieć. Gdy zostaję sam, postanawiam zrobić obchód po moich nowych włościach, żeby się trochę uspokoić i ochłonąć. Właściwie po to przyjechałem i tylko to miałem w głowie, dopóki nie zobaczyłem, że robotnicy zrobili sobie przerwę w pracy, na którą z pewnością nie wyraziłem zgody. Gdyby ojciec żył, miałby ze mnie niezły ubaw, widząc jak przejmuje się rodzinnym biznesem. Na szczęście ten stary skurwysyn od dawna leży w grobie. Przez drzwi w przeszklonej ścianie holu wychodzę na obszerny taras, gdzie na razie jest dosyć pusto. Nie chce mi się wierzyć, że wystarczą 42 dni, by przekształcić to miejsce w raj na ziemi. W planach mamy tutaj restaurację na patio, a dalej trzy baseny otoczone bujną roślinnością, egzotyczny ogród z palmami i sztuczne jezioro. Cały ten teren schodzi do plaży o przeraźliwie białym, czystym piasku, który obmywają granatowe wody Pacyfiku. Na razie jednak zamiast basenów, w ziemi zieją dziury, przy których uwijają się robotnicy. Ogród też jest dopiero w fazie tworzenia. Za to, kiedy się odwracam, mogę stwierdzić, że fasada hotelu już teraz prezentuje się dosyć imponująco. W pięciokondygnacyjnym o białej elewacji i niebieskim dachu głównym budynku. Poza pokojami oraz apartamentami dla gości znajduje się również strefa spa, siłownia, kryty basen i wiele innych atrakcji. Kiedy już skończą go remontować i dodadzą odpowiednio nastrojowe oświetlenie, będzie wyglądał pięknie, zwłaszcza nocą. Hotel na Hawajach był jeszcze marzeniem ojca. Pewnie dlatego tak długo zwlekałem z realizacją tego projektu, żeby zrobić mu na złość, nawet po jego śmierci. W końcu jednak doszedłem do wniosku, że nie ma sensu dłużej czekać i miałem rację. Piękna okolica na pewno przyciągnie mnóstwo gości. Słyszę wibracje komórki, więc wyciągam ją, by stwierdzić, że dzwoni moja asystentka Kira. Krzywie się mimowolnie. Od dwóch dni próbuje się do mnie dodzwonić i od dwóch dni uparcie ją ignoruje, w czym pomógł mi numerek z Wendy w samochodzie oraz wczorajsza noc z jakąś miejscową dziewczyną. Wiem, czego chce moja asystentka i nie mam ochoty o tym myśleć. Gdybym był psychologiem, uznałbym pewnie, że to właśnie dlatego szukam zapomnienia w ramionach przypadkowych kobiet. Ale na szczęście nim nie jestem. Nie potrzebuję żadnego cholernego terapeuty. Nie chcę też zastanawiać się, co Kira powinna kupić Josephine w prezencie urodzinowym. Po prostu coś jej wybierz i zapłać służbową kartą, myślę, wpatrując się z irytacją w telefon. Masz na to jeszcze mnóstwo czasu. Nie zamierzam z nią rozmawiać, mając irracjonalną nadzieję, że moja genialna asystentka odbierze sygnał telepatyczny. W ogóle nie mam zamiaru myśleć o Josefin ani o tym, co powinna dostać ode mnie na siódme urodziny. Tak jak mówiłem, jestem dupkiem. Chowam komórkę do kieszeni spodni i ruszam przez kolejne części hotelu, wypatrując czerwonej sukienki. Może powtórka sprzed dwóch nocy, nie jest takim złym rozwiązaniem. Jeśli tylko odciągnie mnie to od myślenia o moich gównianych problemach, to pewnie warto. Muszę jedynie dać Wendy do zrozumienia, że nie ma co liczyć na więcej. Znajduję ją w końcu przy jednym z bocznych wejść, gdzie wykłóca się o coś z kierownikiem budowy. Na mój widok oboje milkną. Obrzucam Wendy szorstkim spojrzeniem i widzę, jak się pod nim rumieni. Mogę Cię prosić na chwilkę? Pytam, chociaż tak naprawdę to wcale nie jest pytanie. Kobieta kiwa głową, przeprasza kierownika i posłusznie idzie za mną do wnętrza hotelu. Chwytam ją za ramię, prowadzę do jednego z bocznych korytarzy, po czym bez namysłu całuję, od razu głęboko i zachłannie, bo Wendy chętnie rozchyla dla mnie usta. Kiedy wplata palce w moje włosy, przyciągając mnie do siebie bliżej, napieram na nią, aż biodrami przyszpilam ją do ściany, pod którą stoimy. Jęki, które wydaje, sprawiają, że twardnieje jeszcze bardziej. – Co się stało, Owen? – pyta lekko zdyszana, gdy w końcu się od niej odsuwam. – Jeszcze chwilę temu mówiłeś, że nie ma mowy. – Zmieniłem zdanie. Unoszę brew. – Zamierzasz tak stać i się gapić, czy jednak chcesz skorzystać? – Oczywiście, że chcę skorzystać. Widzę to w jej oczach. Wendy oblizuje się, zmazując odrobinę czerwonej szminki, po czym ponownie mnie całuje. Jej zwinne ręce wędrują pod moją marynarkę, a następnie koszulę, którą wyciągają ze spodni. Dotykają nagiej klatki piersiowej, aż spinam się z zadowolenia i głęboko wzdycham. Gdy Wendy rozpina pasek moich spodni i wsuwa dłoń w bokserki, słyszę dzwonek telefonu. Tym razem jej. Patrzę na nią surowo i kręcę głową, kiedy przygryza wargę, wyraźnie się wahając. W końcu jednak przyzwyczajenia dobrego pracownika biorą w niej górę. Wolną ręką wyjmuje komórkę, jednak drugą nadal trzyma w moich spodniach. Po chwili mocno obejmuje moją męskość, równocześnie rzucając do słuchawki: Wendy O'Brien, słucham. Przez jakiś czas słucha, co ma do powiedzenia osoba po drugiej stronie słuchawki i przytakuje, niespiesznie pieszcząc mój członek. Nagle odpowiada. Tak jest tutaj. Jasne, mogę go poprosić. Odsuwa telefon od ucha i mówi do mnie bezgłośnie, że to Kira. Och, po prostu świetnie. Teraz zaczęła dzwonić do mojej architektki, bo ze mną nie może się skontaktować? Wendy tymczasem zasłania głośnik i dodaje. Odbierz ten cholerny telefon. Twoja asystentka mówi, że to ważne. Jasne. Urodziny są ważne. Ale czy aż tak, żeby Kira szukała mnie przez obcych ludzi? Krzywię się i niechętnie przejmuje komórkę. Wprost nie wierzę, że jestem na Hawajach i zamiast odpoczywać na plaży, chowam się po ciemnych hotelowych kątach. Gdy Wendy puszcza aparat, natychmiast klęka przede mną i zaczyna rozpinać mi spodnie, chociaż zamierzam przecież rozmawiać. Owen, słucham, rzucam do słuchawki, starając się mówić możliwie szorstko i stanowczo. Mam z tym pewien problem, kiedy czuję, jak Wendy obejmuje mój członek swoimi czerwonymi wargami. O Jezu. Dzwonię do ciebie od dwóch dni. Kira jest wyraźnie wyprowadzona z równowagi. Dlaczego nie odbierasz telefonu? Któregokolwiek! Po co? Dziwię się. Przecież mówiłem, żebyś kupiła Josefin, co uważasz za stosowne. Co innego może być takie ważne. sycze, bo Wendy zaczyna ssać i dodaje z trudem. Żeby zawracać mi głowę, gdy jestem na Hawajach. Prosiłem, by nikt mi nie przeszkadzał. Wendy pracuje cierpliwie, biorąc mój sprzęt naprawdę głęboko do gardła. Przyglądam się temu z fascynacją i na chwilę zapominam o Kirze po drugiej stronie słuchawki. Nie jestem facetem, który sypia z kobietami na prawo i lewo, ale to moja częsta reakcja na stres. Poza tym mam wakacje, tak jakby. Chyba mogę sobie pozwolić na nieco więcej niż zwykle. To sytuacja awaryjna. Tłumaczy tymczasem Kira. Dość żałośnie, należałoby przyznać. Musiałam zadzwonić, a ciebie nie zabiłoby, gdybyś chociaż raz odebrał i dowiedział się, o co mi chodzi. No więc jestem tutaj, powiedz mi, co się dzieje. Przerywam jej stanowczo, bo chcę skończyć tę rozmowę przed finiszem. Nie lubię powstrzymywać się od jęków albo krzyków. Chyba, że ma to coś wspólnego z Josefin, to wtedy nie chcę słuchać. To ma bardzo dużo wspólnego z Josefin. Wznoszę oczy do nieba i wzdycham. Prosiłem przecież. Nie chcę słuchać o. Sophie Spencer nie żyje. Zamieram na moment i dosłownie mnie zatyka. Natychmiast tracę ochotę na seks, a Wendy staje się jedynie niedogodnością. Odsuwam ją od siebie, na co przystaję bardzo niechętnie i odchodzę o krok, obracając się do niej plecami. Przez moment mocuję się z zamkiem, żeby zapiąć spodnie. Sophie nie żyje. To jedyne zdanie, jakie kołacze mi się po głowie. Co się stało? Pytam głosem, który nawet dla mnie brzmi nieswojo. Kira wzdycha do słuchawki. Posłuchaj, bardzo mi przykro, że dowiadujesz się o tym w taki sposób. Asystentka nie wie zbyt wiele o mojej przeszłości, ale słyszę, że i tak stara się ostrożnie dobierać słowa, jakby bała się mnie zranić, chociaż podejrzewam, że raczej jest po prostu zakłopotana i nie wie co robić, bo nigdy wcześniej nie zdarzyło jej się zajmować moimi prywatnymi sprawami. Policja dzwoniła do mnie już kilkakrotnie, domagając się twojego numeru. Chcą z tobą porozmawiać. Ze mną? Prycham, starając się udawać, że wcale mnie to nie obchodzi. Nie chcę, żeby asystentka zaczęła plotkować, że rozkleiłem się na informacje o śmierci byłej żony. Co ja mam z tym wspólnego? Przecież nawet mnie tam nie było. Co się w ogóle stało? Co na to jej mąż? Właśnie w tym rzecz, odpowiada powoli Kira i już wiem, że za chwilę usłyszę coś, co bardzo mi się nie spodoba. Mąż Sofii też nie żyje. Obydwoje nie żyją. Chyba zostali zamordowani, czy coś takiego. Policja nie chciała dzielić się ze mną szczegółami, po prostu cię szukają. To poważna sprawa, Owen. Jezu. Po prostu nie wierzę w to, co słyszę. Opieram się o ścianę w korytarzu i przez moment nic nie mówię, kurczowo trzymając w dłoni telefon Wendy. W jednej chwili docierają do mnie wszystkie konsekwencje związane z tym, czego właśnie się dowiedziałem. Nie chodzi jedynie o to, że nie żyje kobieta, którą kiedyś kochałem, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nawet nie tylko o to, że skoro oboje z Garetem zostali zamordowani, to naturalnym pierwszym krokiem jest zwrócenie się do byłego męża. Nigdy nie przepadałem za Garetem. Uważałem go za pierdołę i ciepłą kluchę, ale przynajmniej był dobry dla sofii, dużo lepszy ode mnie. Teraz oboje nie żyją, a mnie jest żal ich obojga, nawet tego wiecznie żyjącego w cieniu sławnej żony biedaka w sweterku w serek. Jednak moje myśli kierują się przede wszystkim do niej do Josephine, która nie ma już nikogo. Ani Sofii, ani ja nie mieliśmy dużej rodziny. Kiedy się pobraliśmy, byliśmy praktycznie tylko my i nasza córka. Gdy zabrakło Sofii i Gareta, Josephine została całkiem sama. Martwi mnie, co to dla nas oznacza. Przez pięć lat ani razu jej nie widziałem. Czasami zdobyłem się na telefon, jeśli Kira przypomniała mi na czas o urodzinach małej. To również moja asystentka pilnowała, żeby zawsze wysłać prezent na święta. Poza tym jednak trzymałem się od Josephine i Sophie z daleka, czego moja była żona nigdy mi nie wybaczyła. A teraz Josephine została sama, a to oznacza, że muszę się nią zająć, chociaż to ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę. Muszę się napić. Mam rocze do telefonu, po czym rozłączam się, nie czekając na odpowiedź. Spoglądam na Wendy, która nadal stoi w tym samym miejscu, w którym ją zostawiłem, z rozmazaną szminką i wymalowanym na twarzy z niecierpliwieniem. Oddaję jej komórkę i obracam się napięcie. pięcie. Owen! Krzyczy, a ja już czuję pod czaszką nadchodzącą migrenę. Nie mam ochoty rozmawiać z moją architektką, więc nawet się nie zatrzymuję. Wendy jednak biegnie za mną, a stukot jej szpilek o posadzkę odbija się w mojej głowie głośnym echem. Jesteś jakiś niezrównoważony? Chociaż daj mi dokończyć to, co zaczęliśmy. Zerkam na nią z irytacją i odsuwam się, kiedy próbuje chwycić mnie za ramię. Boże, jestem takim idiotą. Przepraszam cię, nie mam teraz do tego głowy. Wyrzucam z siebie, po czym przez główny hol kieruję się do wyjścia. Po drodze pozdrawiam machnięciem ręki kolejnych członków ekipy budowlanej, a obok siebie słyszę stłumione przekleństwo. Pewnie Wendy w końcu zrozumiała, że nie powinna pokazywać się w takim stanie w moim towarzystwie. Rozmazana szminka jest tylko jedną ze wskazówek odnośnie do tego, co przed chwilą robiła. Zobaczymy się kiedy indziej. Mówię to na odczepnego, i ona z pewnością o tym wie. Nie zamierzam więcej spotykać się z Wendy. Ten sposób na odstresowanie się i zapomnienie o zbliżających się urodzinach córki przestał być potrzebny, skoro świat właśnie runął mi na głowę. Jesteś dupkiem, oświadcza kobieta, kiedy wychodzimy z budynku. Zatrzymuję się na schodach i spoglądam w jej pałające wściekłością brązowe oczy. Wiem, odpowiadam po prostu. Za to też cię przepraszam. Odwracam się i kieruję w stronę podjazdu, gdzie zostawiłem wynajęty samochód. Tym razem Wendy na szczęście za mną nie idzie. Ruszam z piskiem opon i przez jakiś czas jadę krętą, niemalże pustą drogą wzdłuż wybrzeża. Mocno podkręcam klimatyzację, kierując podmuch powietrza na twarz, żeby choć trochę się otrzeźwić, ale w głowie wciąż mam karuzelę myśli, która nie chce się zatrzymać. Może to dlatego jest mi tak niedobrze. Jakieś dziesięć mil dalej zaczynają się pojawiać pierwsze zabudowania, a ja wypatruję mojego ulubionego, położonego na uboczu baru. Wiem, że to zły pomysł i nie mam pojęcia, jak potem wrócę do hotelu, jednak w ogóle się tym nie przejmuję, gdy wchodzę do jednego z niewielu lokali, które nie starają się być nowoczesne ani trendy w pogoni za klientelą. Barman zna mnie już z widzenia, chociaż wątpię, żeby wiedział, kim jestem. Kiwam do niego głową i po chwili dostaję to, co zwykle. Po dwóch kolejkach znowu zaczynam myśleć w miarę trzeźwo, co doprowadza mnie do bardzo nieprzyjemnych wniosków. Prawdopodobnie zamiast pić, powinienem iść gdzieś, gdzie mógłbym pozbyć się nadmiaru energii, ale nie mam na to ochoty. Wolę wypić wystarczająco dużo alkoholu, by o tym wszystkim zapomnieć i po prostu mieć święty spokój. Gdy na moment zamykam oczy, widzę ją pod powiekami. Je obie. Roześmianą Sofii o błyszczących oczach i słodką, uśmiechającą się do mnie, Josephine. Sofia wiedziała, że nie chce mieć dzieci, a mimo to podjęła decyzję o zajściu w ciążę, nie informując mnie, że przestała brać tabletki. Myślała, że jakoś to będzie. Nie było. Cieszyłem się, kiedy znalazła sobie nowego męża, który w dodatku stał się świetnym ojcem dla Josephine ojcem, jakim ja nigdy nie byłem. Obydwie na to zasługiwały. Za to na pewno nie zasługiwały na mnie ani na śmierć. Berman próbuje mnie zagadywać, ale nie jestem w stanie wyjaśnić mu, dlaczego piję. Nie wierzę w terapeutyczną siłę zwierzeń i nie chcę opowiadać obcym ludziom o moich problemach. Dopiero po jakimś czasie orientuje się, że kolejne drinki nie sprawiają, iż niewiedza przestaje mnie uwierać. Wręcz przeciwnie, chcę wiedzieć wszystko. Chcę wiedzieć, co się stało, jak do tego doszło i dlaczego. Rzadko bywam tak zaangażowany w coś, co nie jest moją pracą, ale w tej sytuacji to chyba naturalne. W końcu chodzi o kobietę, która kiedyś była moją żoną. Wyciągam telefon z kieszeni spodni i wybieram numer Kiry. Zgłasza się po pierwszym sygnale. Skontaktuj mnie z policją. Mówię tylko trochę bełkocząc. Staram się cedzić słowa, żeby wydawać się trzeźwym, nawet jeśli moja asystentka doskonale zdaje sobie sprawę, że pije. Chcę się dowiedzieć, co się stało, i zarezerwuj mi lot do Los Angeles, ale nie na dzisiaj. Jestem jeszcze w trakcie spotkania z butelką whisky. Nie byłem w Los Angeles od pięciu lat. Powrót do tego miasta wymaga odpowiedniego przygotowania i porządnego znieczulenia. Rozdział trzeci: RIS. Elena Montgomery ma 38 lat i na upartego mogłaby być moją matką. Nie wygląda jednak na tyle, a o jej wieku dowiedziałam się przypadkiem od pewnego studenta, który spędził z nią kiedyś noc, po czym zajrzał do jej prawa jazdy. Na co dzień widuję ją na zajęciach z psychologii dziecięcej, w prowadzeniu których jest świetna, ale tym razem spotykamy się w innych okolicznościach. Przebywamy w pogotowie opiekuńczym, gdzie Elena, jako psycholożka, ocenia stan Josie. Kiedy patrzę na tę kobietę, dochodzę do wniosku, że chciałabym być podobna do niej. Jest spokojna, zawsze opanowana, elegancka i wygląda, jakby urodziła się w szpilkach. Zawsze wie, co powiedzieć, a poza tym jest świetną psycholożką. Powiedziałabym, że kiedy dorosnę, będę taka jak ona, ale na to chyba już za późno. W końcu mam 22 lata, więc jeśli do tej pory nie dorosłam, zapewne nigdy się to nie stanie. Ale co mogę poradzić na to, że zamiast szpilek wolę włożyć na nogi trampki, a na moich paznokciach bardziej podoba mi się kolor różowy niż klasyczny beż? Mogę śledzić ich rozmowę jedynie przez przeszkloną ścianę, chociaż znam się z Elaine'ą i jej zdaniem mogłabym pomóc. Nie pozwolono mi wejść do pomieszczenia, co mnie denerwuje. A jeszcze bardziej stresuje to Josie, która wie, że została całkiem sama i nie chce rozmawiać z Elaine'ą, mimo że ta usilnie ją do tego zachęca. Prawdę mówiąc, jedyną osobą, z którą Josie rozmawiała przez ostatnie dni, byłam ja. Od blisko tygodnia obserwuję dziewczynkę i serce mi się kraje. Co prawda nie pozwolili mi z nią zostać, ale dobrze przynajmniej, że mogę ją odwiedzać. Według Elaine'y, mam na małą dobry wpływ. Przy innych milczy, jest apatyczna, zamknięta w sobie i nieufna. Trudno jej się dziwić, biorąc pod uwagę, przez co przeszła. Martwię się o nią i nie jest to jedynie zwykły niepokój, a raczej prawdziwy strach związany z tym, co Josie zobaczyła tej nocy, kiedy zamordowano jej rodziców, a także tym, co powiedziałam policji, gdy tylko zorientowałam się, że mała zamilkła. Gdy Elena wychodzi z pomieszczenia, wygląda na zatroskaną i zamyśloną. Patrzy na mnie, po czym pyta: "Rys, może chciałabyś mi towarzyszyć przy rozmowie z Josephine?" Wcześniej mi tego nie proponowała. Policja pewnie na nią naciska, przemyka mi przez głowę. Nadal nie znaleźli napastników odpowiedzialnych za śmierć Sofii i Gareta, a ta sprawa jest ważna wizerunkowo dla organów ścigania. W końcu ofiarą padła znana aktorka, nawet jeśli już trochę zapomniana. Dzięki mnie policja sądzi wprawdzie, że Josie nic nie widziała, mimo to chce ją przesłuchać. Najpierw jednak mała musi zacząć mówić. A robi to tylko przy mnie. Oczywiście, marszcze brwi. Nadal się nie odzywa? Za każdym razem, gdy przychodziłam odwiedzić dziewczynkę, rozmawiałam z nią o wszystkim, byle nie o tamtej nocy. Bawiłam się z nią, próbowałam żartować i ją pocieszać, jednak ani słowem nie zająknęłam się na temat jej rodziców i ich śmierci. Obawiam się trochę, że moje asystowanie dr Montgomery sprawi, iż Josie zrazi się też do mnie, ale wiem, że to prędzej czy później musi się stać. Jakkolwiek by patrzeć, po śmierci rodziców jestem dla niej najbliższą osobą, do której ma największe zaufanie. Niestety nie. Elena kręci głową, po czym spogląda na mnie bystro. Jesteś na trzecim roku, prawda? Będę od Października. Potwierdzam grzecznie. Dlaczego pani pyta, doktor Montgomery? Nie jesteśmy w sali wykładowej, uśmiecha się i mruga do mnie. Mów mi po imieniu, proszę. Obserwowałam cię kilkakrotnie, gdy przebywałaś z Josephine i mam wrażenie, że dobrze się dogadujecie. Wzruszam ramionami. Znam ją od roku i spędzam z nią dużo czasu. Josie ma do mnie zaufanie. Dobrze sobie z nią radzisz, zwłaszcza biorąc pod uwagę przez co przeszła. Milknie na chwilę, jakby się nad czymś zastanawiała, po czym dodaje. Myślałaś już nad specjalizacją? Zaprzeczam, zastanawiając się dokąd właściwie zmierza ta rozmowa, jednak Elena nie ciągnie tematu. Zamiast tego przyjmuje do wiadomości moje słowa, a potem zaprasza mnie do pokoju Josie który w żadnym stopniu nie przypomina tego niebiesko-różowego w jej rodzinnym domu. Tutaj jest czysto i przyjemnie, ale trochę pustawo i całkowicie bezosobowo. Beżowe ściany, łóżko z brązową narzutą, na którym siedzi mała, przeglądając jakąś książeczkę oraz telewizor, którego nawet nie włączyła. Na mój widok uśmiecha się Blado i zeskakuje na podłogę, żeby podbiec i mnie przytulić kucam i przyciągam ją do siebie, jak przy każdej mojej wizycie, nie szczędząc jej czułości. Tuż przy uchu słyszę nieco piskliwy głosik. Dobrze, że jesteś, Riz. Riz i ja chciałybyśmy z tobą porozmawiać, Josephine. Elena staje przy nas. Zaskakuje mnie, bo na wykładzinie w ogóle nie było słychać stukotu jej szpilek. Możesz poświęcić nam chwilkę? Josie spogląda na kobietę niepewnie, z rezerwą, po czym kiwa głową. Biorę ją za rękę i prowadzę z powrotem do łóżka. Siadam obok niej na materacu, a Elena przysuwa sobie krzesło. Spodziewam się, że kobieta coś powie, ale ona tylko na mnie patrzy, dając do zrozumienia, że powinnam zacząć. Z nerwów zasycha mi w ustach. Po części dlatego, że ona najwyraźniej chce mnie sprawdzić, a ja nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Przede wszystkim jednak dlatego, że nie chcę zranić Josie. Co czytasz, Josie? Zagaduje sięgając po książeczkę. Dziewczynka wzrusza ramionami. Tylko oglądam obrazki. Chcesz, żebym potem ci poczytała? Przekładam książeczkę z ręki do ręki, patrząc, jak Josie z entuzjazmem kiwa głową. Możemy też pójść na spacer. Na dworze jest pięknie, wiesz? Na pewno chciałabyś odetchnąć świeżym powietrzem. Waham się, zanim zadam kolejne pytanie. Nie chcę zmuszać małej do opowiadania o tamtej nocy, ale nie mam wyjścia. Serce boli mnie na myśl, że znowu będzie musiała to przeżywać. Nawet nie mam pojęcia, co zrobić z pogrzebem, kto powinien zająć się jego organizowaniem. Wszystko się przeciąga, bo ze względu na to, jak nastąpiła śmierć, ciała Sofii i Gareta nadal nie zostały oddane rodzinie. Poza tym, kto właściwie miałby być tą rodziną? Sofii żadnej nie miała, jedynie rodzice Gareta przyjeżdżali czasem w odwiedziny. To mili ludzie, więc mimo woli martwię się, jak zareagowali na informację, że ich syn nie żyje i zastanawiam się, kto ich powiadomił. Pewnie przyjadą do Los Angeles, żeby pomóc Josie, ale mieszkają i pracują w Vermont, więc możliwe, że nie będą mogli wyrwać się zbyt szybko. Zdaję sobie sprawę, że moje myśli wędrują daleko od tego, na czym powinnam być teraz skupiona. Uśmiecham się z trudem i głaszczę Josie po rozczochranych włosach. Możemy porozmawiać o tej nocy, kiedy wróciliście z rodzicami z wyspy Katalina? Źle się wtedy czułaś. Dziewczynka marszczy brwi i przez chwilę nie odpowiada, a ja jeszcze bardziej martwię się, że wywołuje złe wspomnienia. Po chwili jednak pyta. Źle się czułam? Zatruliście się czymś, pamiętasz? Próbuję ją naprowadzić, cały czas mówiąc łagodnym głosem. Nie chcę niepotrzebnie jeszcze bardziej jej wystraszyć. Mieliście nocować na wyspie, ale wróciliście do domu. Podobno wymiotowałaś. Robię małą pantomimę imitującą wymioty, a Josie parska krótkim śmiechem. Zaraz potem jednak odpowiada. Nie pamiętam, żebym wymiotowała. Hmm. Czyżby Sophie mnie okłamała? To dlaczego wróciliście wcześniej? Josie przygląda mi się bez skupienia, z niezrozumieniem, którego nie potrafię właściwie zinterpretować. Wygląda na zagubioną. Ja nie wiem. A co pamiętasz z tamtej nocy? Dociekam. Zapomniałam już nawet, że Elena siedzi tuż obok i przygląda nam się uważnie. Pamiętasz, jak do ciebie przyszłam? Josie kręci głową. Z każdą chwilą staje się coraz bardziej niespokojna. Widzę, że próbuje się skoncentrować. Jej reakcje nie wynikają chyba jedynie z tego, że nie chce mówić o tamtej nocy. Ona po prostu nie pamięta, co się wtedy działo. Mama i tata nie żyją, prawda? Słyszę w końcu jej cichy, łamiący się głos. Martwią mnie te słowa. Przecież Josie wie o tym od kilku dni. Może po prostu ma problemy z zaakceptowaniem tego faktu, co byłoby całkiem zrozumiałe. Tak, kochanie. Gładzę ją uspokajająco po plecach, podczas gdy Josie przygląda mi się z rosnącym w oczach lękiem. Mam coraz większe wyrzuty sumienia. Bardzo mi przykro. Jestem tu z tobą i nic ci nie grozi. Możesz mi powiedzieć, co pamiętasz z tamtej nocy? Kręci głową i zaczyna szybciej oddychać, a ja czuję, że nie powinnam więcej pytać. Też nie umiem zachować trzeźwości umysłu ani spokoju, gdy widzę, że dziewczynka cierpi. Ja. Nie wiem, jęczy w końcu. Wróciliśmy chyba do domu. Nie wiem, chcę do mamy. Przytulam ją i przez moment się nie ruszam, jedynie głaszcząc ją po włosach. Nie mogę dłużej jej wypytywać, nie jestem w stanie tego robić. Serce mi się łamie, kiedy widzę ją w takim stanie. Rozumiem, że należy złapać morderców Sofii i Gareta, ale policja musi poradzić sobie bez pomocy siedmiolatki. W końcu obie z Elaine'ą opuszczamy pokój Josie. Obiecuję, że za chwilę do niej wrócę. Najpierw muszę porozmawiać z kobietą, która przez całą moją rozmowę z małą przyglądała się nam badawczo, ale nie powiedziała ani słowa. Odzywa się dopiero gdy wychodzimy na korytarz. I co o tym myślisz? Co ja o tym myślę? Miałam nadzieję, że usłyszę jakąś jej opinię na ten temat, a nie, że każe mi wygłaszać własne. Amnezja dysocjacyjna? Podsuwam jednak bez namysłu. Obejmuję się ramionami, spoglądając na drzwi, które właśnie za sobą zamknęłam. Josie wydaje się zagubiona, jakby nie wiedziała, co się wydarzyło albo po prostu nic nie widziała. Kręcę głową. Elena może myśleć w ten sposób, bo tak powiedziałam policji, ale ja wiem lepiej. Pamiętam, jak wyglądała Josie, kiedy ją znalazłam. Jak śmiertelnie przerażony zwierzaczek, będący w całkowitym szoku. Na pewno widziała, co się stało, a jednak teraz o tym nie mówi. Czuję, że nie chodzi tylko o niechęć wobec wracania do tamtych wydarzeń. Ona naprawdę próbowała przypomnieć sobie, co się wtedy działo. Wtedy powiedziałaby, że słyszała obcych ludzi i okryła się w swoim pokoju. Wzruszam ramionami, nie mając zamiaru wyznać prawdy, ale ona jakby zamknęła się w sobie. Nie wydaje mi się, że po prostu nie chce o tym mówić. To przecież możliwe, że pod wpływem traumy wyparła te wydarzenia z pamięci. Więc co teraz? Pyta Elena, a ja mam wrażenie, jakbym znowu znajdowała się w sali wykładowej, nawet jeśli kobieta zapewnia, że tu łączy nas inna relacja. Ciągle czuję się tak, jakbym mnie przepytywała i egzaminowała. Co byś zaleciła? Do stłumionych wspomnień można się dobrać, oczywiście, odpowiadam z namysłem. Ale obawiam się, że to mogłoby nie być dla Josie dobre. Ja w każdym razie nie zamierzam tego robić. Nie będę pogłębiać jej traumy. Elejna zakłada ramiona na piersi i przygląda mi się zza oprawek okularów. Czuję się trochę nieswojo pod tym ostrym, szarym spojrzeniem, które w sali wykładowej sprawia zazwyczaj, że wszyscy natychmiast posłusznie milkną. Powinnaś pomyśleć nad specjalizacją z psychologii dziecięcej, mówi w końcu ku mojemu zdziwieniu. Chętnie zobaczyłabym cię w przyszłym roku w Fernald Child Study Center. Wow, tego się nie spodziewałam. Utwierdzam się w przekonaniu, że cała ta rozmowa z Josie przynajmniej częściowo była testem. Dziękuję. Marszczę brwi, zastanawiając się, jak ubrać w słowa to, co chodzi mi po głowie. Nie jestem jednak przekonana, że to dobry pomysł. Nie do końca umiem zachować obiektywizm, jeśli chodzi o dzieci. Nie potrafię nie podchodzić do nich emocjonalnie. Bo ci zależy, wyjaśnia Elena. To dobrze. Powinnaś mieć w sobie wystarczająco dużo współczucia i sympatii dla dzieci, by bronić ich najlepszego interesu, by umieć się wczuć w ich emocje. Wiem, że to może być trudne, ale myślę, że nadawałabyś się do tego. Zastanów się. Milknie na chwilę, a ja mam wrażenie, że to absolutnie niemożliwe. Nigdy nie skazałabym siebie na pracę z obcymi dziećmi, bo doprowadziłoby mnie to do rozstroju nerwowego i depresji. Nie mogę codziennie ich oglądać, ponieważ wtedy nie uwolniłabym się od wspomnień związanych z tym, co się wydarzyło. Jednak Elena nie musi o tym wiedzieć. Możesz teraz do niej wrócić, dodaję, kiedy nie odpowiadam. Przekażę policji, że podejrzewamy amnezję dysocjacyjną i Josephine powinna spędzić jeszcze trochę czasu pod nadzorem psychologa. Ale pomyśl o tym, co ci powiedziałam. Sądzę, że mogłabyś być naprawdę dobra w tym fachu. Elaina odchodzi, stukając obcasami o posadzkę, a ja zastanawiam się nad tym, co mi doradziła. Może i byłabym dobrym psychologiem dziecięcym, ale czy to by mnie nie wykończyło? Po chwili wracam do rzeczywistości. Kiedy już zamierzam wejść do pokoju Josie, słyszę dzwonek mojej komórki. Krzywię się, gdy widzę, że to mama. Oczywiście zadzwoniłam do rodziców po tym wszystkim, co się stało. I tak by się dowiedzieli. W końcu o morderstwie Sofii natychmiast zrobiło się głośno w mediach. Dlatego chciałam osobiście przekazać, że nic mi nie jest. Rodzice jednak zrozumieli to na swój sposób. Przynajmniej Dela nie robiła mi problemów, kiedy dowiedziała się, że nie będę w stanie odwieźć jej na lotnisko. Było jej wręcz głupio, że zostawia mnie w takiej sytuacji, ale nie miała wyjścia. Cześć, mamo. Rzucam do słuchawki, opierając się o ścianę obok drzwi pokoju Josie. Co słychać? Dzień dobry, kochanie, co słychać? Lepiej powiedz, co tam u ciebie, kiedy wracasz do domu. Ponownie się krzywię. Gdy mama usłyszała, że Spencerowie nie żyją, natychmiast założyła, że moje wakacyjne plany uległy zmianie i wrócę do Half Moon Bay pierwszym możliwym samolotem. Już po raz trzeci dzwoni, żeby zapytać o to samo. Jest kochana, ale po ostatnich wydarzeniach obydwoje z tatą zrobili się trochę zbyt opiekuńczy. Mam dwadzieścia lata, a oni w niektórych sytuacjach ciągle traktują mnie jak małe dziecko. Nie wiem, mamo, jęczę. Jestem tu potrzebna. Do czego? Chociaż już to tłumaczyłam, ona dalej tego nie rozumie. Zgrzytam zębami. Josie została zupełnie sama. Odpowiadam tak jak podczas naszej poprzedniej rozmowy. Jej rodzice nie żyją i jestem jedyną osobą, z którą w ogóle chcę rozmawiać. Nie mogę tak po prostu zabrać się stąd i wyjechać. Ale przecież ma jakąś rodzinę, dziadków czy kogoś, nie pamiętam. Oni nie mogą się nią zająć? Z tego co wiem, rodzice Gareta nadal są w Vermont. Nie rozmawiałam z nimi, ale słyszałam od Elejny, że mają jakiś problem w pracy, przez co nie mogą wziąć wolnego, a biologiczny ojciec Jossie, Prawdę mówiąc, w ogóle na niego nie liczę. Dupek nie odwiedza małej od pięciu lat, przysyła jej jedynie prezenty na urodziny, a sądząc po tym, jak mało są trafione, pewnie nie on je wybiera. A nawet jeśli, to skąd miałby wiedzieć, co kupić, skoro w ogóle nie zna swojej córki? Ewidentnie mają gdzieś. Policja chce z nim rozmawiać, więc tak czy inaczej musi pojawić się w Los Angeles, ale mam wątpliwości, czy będzie w stanie zająć się Josie. To zresztą kolejne, po strachu od życia małej, zmartwienie, które zaprząta mi głowę. Co z nią będzie? Kto się nią zaopiekuje? Wiecznie nieobecny ojciec, czy para starszych ludzi, którzy ostatnio wychowywali dziecko trzydzieści lat temu? Josie naprawdę ma przerąbane. Nikogo tu nie ma, odpowiadam z rozdrażnieniem. Nikt jeszcze do niej nie przyjechał, jest całkiem sama. Nie mogę jej tak po prostu zostawić, mamo. Mam wrażenie, że za mocno się w to angażujesz, Riz. To kot, którego mama używa w chwilach, gdy nie chce mówić, co naprawdę chodzi jej po głowie, bo wie, że mogłoby mnie to zranić. Uważa, że mój stosunek do Josie nie jest zdrowy i ma jakiś związek z tym, co stało się przed dwoma laty. Nawet jestem skłonna uwierzyć, że ma rację. To jednak niczego nie zmienia. Nic mi nie jest, mamo. Staram się mówić spokojnie, ale wychodzi mi średnio. Naprawdę wszystko w porządku. Po prostu muszę tu zostać, dopóki nie dowiem się, co będzie dalej z Josie. Właśnie straciła rodziców. Chyba sama rozumiesz, że nie mogę jej opuścić. Ona jest do mnie wyjątkowo mocno przywiązana. W tej chwili to byłby dla niej naprawdę duży cios. Mama milczy przez chwilę. Domyślam się, że rzeczywiście rozumie, co nie zmienia faktu, że wcale jej się to nie podoba. Nie chciałabym, żebyś za bardzo się przywiązała, kochanie. Przecież tu nie chodzi o mnie, protestuje. Chodzi o tę małą. To dla niej tu jestem, to ona tego potrzebuje. Daj spokój, proszę. Dobrze. Mama wzdycha i niechętnie zmienia temat. Nie mam do niej pretensji, bo wiem, że po prostu się o mnie martwi. Gdzie teraz mieszkasz? Po tym jak zamordowano Spencerów, nie mogłam zostać w domku dla gości. Policja ogrodziła cały teren, nazywając go miejscem zbrodni. Ledwie dałam radę zabrać część moich rzeczy, żeby móc zatrzymać się gdzieś indziej. Nie wiem za bardzo, co teraz robić. W ciągu kilku dni muszę podjąć decyzję, gdzie spędzę resztę wakacji, a nie stać mnie na samodzielne wynajęcie mieszkania na najbliższe trzy miesiące. W naszym studenckim mieszkaniu, odpowiadam mamie, i tak jeszcze przez jakiś czas będzie stało puste. Właściciel zgodził się wynająć mi je na parę dni, za tę samą stawkę, co wcześniej. Masz pieniądze? Dasz sobie radę? Tak, mamo. Zapewniam, chociaż sama się nad tym zastanawiam. Moje oszczędności są niewielkie i jeśli sytuacja wkrótce się nie zmieni, będę musiała zacząć szukać pracy. Jednak nawet gdybym coś znalazła, nie mogę zostać w moim studenckim pokoju przez trzy miesiące. To jakiś koszmar, że tak bardzo nie wiem, co robić. Jeszcze parę dni temu miałam idealnie zaplanowane wakacje, dokładnie tak jak lubię. A teraz nie wiem, gdzie będę spała za kilka nocy. Gdybyś czegoś potrzebowała, dawaj znać, prosi mama, a mnie robi się cieplej na sercu. Cieszę się, że ciągle mam rodziców, którzy się o mnie troszczą i myślę z wściekłością o człowieku, który odebrał to Josie. Obydwoje z tatą bardzo się o ciebie martwimy. Wiem, mamo, wzdycham i dzięki, naprawdę to doceniam. Mam ochotę skończyć już tę rozmowę i pójść do Josie, ale czuję, że mama chce przeciągnąć ją tak długo, jak tylko da radę, bo za mną tęskni. Ja też tęsknię, ale wolałabym, żeby rodzice przyjechali do mnie w odwiedziny do Los Angeles. Poza tym Josie potrzebuje mnie bardziej. Na pewno nadal jest zdenerwowana po naszej ostatniej rozmowie, więc muszę ją uspokoić. Postanawiam jak najszybciej zakończyć tę wymianę zdań. Muszę ci jeszcze o czymś powiedzieć. Zaczyna mama po chwili, a ja trochę się niecierpliwie. Dzwoniłam do ciebie przed tym weekendem, ale nie odbierałaś. Tak się składa, że Mamo, przepraszam cię, ale naprawdę muszę kończyć. Wchodzę jej w słowo, kiedy już nie mogę wytrzymać. Zadzwonię do ciebie jutro, dobrze? Albo jak tylko coś się zmieni i podejmę jakąś decyzję. Obiecuję, że się odezwę, ale teraz muszę uciekać. Ale kochanie, pa mamo. Czuję się okropnie, gdy się rozłączam. Przez chwilę z frustracją wpatruję się w telefon, myśląc nad tym, dlaczego czasami jestem taką suką. Dwa lata psychologii, a nadal nie potrafię zrozumieć nawet siebie. Ostatecznie chowam komórkę do plecaka i otwieram drzwi pokoju Josie. Ona potrzebuje mnie dużo bardziej niż mama, a ja zamierzam chronić ją za wszelką cenę.